Jednym z celów poważnej strony jest przybliżenie produkcji, które nie mają poparcia wielkich wytwórni filmowych i nikną gdzieś w natłoku premier. Wyciągam je na światło dzienne, sięgając często daleko w przeszłość. Dziś z przyjemnością prezentuję 10 bardzo dobrych i oryginalnych filmów post-apo, o których prawdopodobnie nie słyszałeś. Założenie było takie, by wybierać z puli filmów, które premierę miały nie wcześniej niż w 2010 roku, chociaż trafił się jeden wyjątek. A więc zaczynamy. Filozofowie. Koniec roku szkolnego w Dżakarcie. W jednej z najlepszych szkół wyższych nauczyciel filozofii postanawia przeprowadzić eksperyment myślowy wraz z klasą o specjalnym profilu. Każdy z uczniów ma przypisaną do siebie losową postać wraz z zawodem i życiorysem, którą w jego trakcie ma odgrywać. Ze względu na te informacje uczniowie mają za zadanie wyselekcjonować 10 osób, które przetrwają w bunkrze zagładę nuklearną. Dobór osób musi pozwolić na przetrwanie grupy w bunkrze oraz późniejszą odbudowę cywilizacji. Film wart obejrzenia z kilku powodów. Pierwszym jest szeroko poruszony temat decyzji moralnych. Od chociażby osoba o przydatnych umiejętnościach może zostać odrzucona dlatego, że jest bezpłodna lub homoseksualna. A to właśnie reprodukcja jest jednym z istotnych czynników gwarantujących przetrwanie poniosącej zagładę większości ludzi katastrofie. Kolejnym istotnym elementem przemawiającym na korzyść filmu jest dosyć ciekawe rozwiązanie fabularne. Dzięki temu, że jest to eksperyment myślowy, śledzimy wydarzenia wielokrotnie za każdym razem ze zmienionymi niektórymi jego czynnikami. Efekty specjalne też nie zawodzą i stoją na dosyć wysokim poziomie, a główne role zostały zagrane całkiem przyzwoicie. The Divide. W bliżej nieokreślonej przyszłości Nowy Jork ulega zniszczeniu, prawdopodobnie na skutek wybuchów nuklearnych. W bunkrze mieszczącym się w piwnicy jednego apartamentowca ukryła się ósemka ocalałych. Chwilę później budynek ulega zawaleniu, uniemożliwiając im opuszczenie bunkra. Początkowo cierpliwie oczekują na przybycie pomocy. W chwili jednak, gdy drzwi bunkra zostają w końcu otwarte, okazuje się, że za nimi znajduje się nie ekipa ratunkowa, lecz ktoś, kogo intencje są niejasne. To zmusza ocalałych do szukania drogi wyjścia na własną rękę. Dlaczego ten film warto obejrzeć? Obraz jest bardzo enigmatyczny i trzyma w napięciu aż do ostatnich sekund. Nie dostajemy prostej, łopatologicznej fabuły, a raczej bardziej prawdopodobny w takiej sytuacji chaos i brak informacji. Podobnie jak główni bohaterowie, nie wiemy, co się dzieje. Kolejnym plusem filmu jest warstwa psychologiczna. Bardzo wiarygodnie przedstawiono rys psychologiczny grupy ludzi, która została postawiona w skrajnej sytuacji i wystawiona jest na długotrwały stres w klaustrofobicznej przestrzeni bunkra. Budują się struktury przywódcze, koalicje, a redystrybucja ograniczonej ilości dóbr staje się potężnym instrumentem nacisku. Film może pochwalić się dobrym aktorstwem i mimo kilku niedociągnięć i błędów logicznych stanowi bardzo ciekawe studium psychologiczne. Nie jest to film efektowny, ale wszelkie niedociągnięcia nadrabia poważnym potraktowaniem tematu, nie unikając przykrych i ponurych nut. Absolutnie najcięższy film w zestawieniu i absolutny must-see dla fanów post-apo. Studnia. Ziemia przez wiele lat ogarnięta jest globalną suszą. Woda staje się jednym z cenniejszych surowców, a jest jej tak mało, że większość ludzi wyginęła. Nieliczni, którzy przetrwali, skłonni są zrobić bardzo wiele, byleby tylko chociaż na chwilę zamoczyć usta w życiodajnym H2O. Na jednej z farm w Oregonie ukrywa się para młodych ludzi, która poprzez ukrytą w szopie studnię czerpie wodę, do której rości sobie prawo pewien bezwzględny przedsiębiorca. Ten z kolei zdolny do wszystkiego nie przebiera w środkach, by dopaść wszystkich łasych na jego życiodajne złoże. W końcu musi dojść do konfrontacji. Obraz, mimo pewnych uproszczeń fabularnych, ma w sobie to coś, swoistą żyłkę dobrego kina science fiction. Po trosze wizja postapokaliptycznego świata przypomina rzeczywistość nowego Mad Maxa, jest jednak w duchu następcą kina tego typu z lat 80. i początku 90. Nieco naiwną, ale intrygującą wizją rzeczywistości, w której wszystko jest moralnie niejednoznaczne. Aktorsko film trzyma równy, chociaż nie za wysoki poziom. Biorąc pod uwagę scenografię, mamy do czynienia raczej z kinem niszowym. Mimo wszystko fani tego typu kina na pewno z przyjemnością zagłębią się w fabułę, w której będą się czuć jak ryba w wodzie lub w studni. Hell. W roku 2016 temperatura na świecie nagle wzrosła o 10 stopni, w wyniku czego Ziemia niemal zmieniła się w pustynię. Czwórka ocalałych podróżuje w kierunku gór, mając nadzieję, że znajdą tam cień i szansę na deszcz. Okazuje się jednak, że ich plany ulegną zmianie, gdy w trakcie przymusowego postoju znika jeden z członków grupy. By odnaleźć małą Leonie, reszta grupy musi zagłębić się w nieznane tereny, gdzie morderczy upał może wcale nie być największym zagrożeniem. Obraz o tyle ciekawy, że jest to niemieckojęzyczna produkcja, która łączy thriller science fiction z bardzo inteligentnym kinem. Bardzo sprawnie zmontowany, potrafi nieraz przestraszyć lub w jednej sekundzie nadać seansowi dużego dynamizmu, a sprytne skąpanie kadrów w kolorach sepi nadaje całości dużego realizmu świata faktycznie wyniszczonego od słońca. Film dopełnia dobre aktorstwo i świetna praca kamery.
Nie sposób oczywiście nie poczuć sporo inspiracji Mad Maxem czy filmem Droga. Dla wielu zapewne seans będzie więc wtórny. Jest jednak całkiem niemałe grono fanów science fiction, do którego ja się zaliczam, zakochany w takiej konwencji. I ci z radością ponownie zanurzą się we wciągającej, emocjonującej opowieści. Czas wymierania. Świat ogarnia epidemia zmieniająca ludzi w zombie podobne żądne krwi stworzenia. Ocaleni próbują w jakiś sposób zorganizować sobie życie. Bohaterami filmu jest trójka z nich, która za schronienie bierze sobie dwie sąsiadujące ze sobą farmy. Na przestrzeni lat narastające konflikty i trudna przeszłość dzielą ich, czyniąc samotnymi i odciętymi od reszty świata. I pewnie tak by już pozostało, gdyby nie pewne wydarzenie, które zweryfikuje ich nadzieję na koniec epidemii. Film to połączenie dramatu z filmem science fiction i horrorem. Oferuje ciekawe, nieco nowe spojrzenie na tematykę zombie. Dosyć interesujący oryginalny scenariusz i całkiem wyważona narracja pozwala zagłębić się w opowiadaną historię i poczuć jednym z ocalałych. Obraz straszy widza, ale w ten niespieszny sposób. Aktorzy grają bardzo dobrze, a zdjęcia, chociaż ewidentnie zdradzają film niskobudżetowy, to uciekają mroźnym, złowrogim klimatem. Wydaje się, że sama historia stanowi pretekst do zadania przez reżysera interesujących pytań o człowieczeństwo i o to, czy czasem w dobie zagrożenia z zewnątrz największym przeciwnikiem dla ocalałych nie są przypadkiem oni sami. Nie jest to bynajmniej film wybitny, ale na pewno o wiele dojrzalszy niż większość filmów o podobnej tematyce. Z jak Zachariasz. W niezbyt odległej przyszłości katastrofa doprowadza do skażenia radioaktywnego, które prawdopodobnie pokrywa prawie całą kulę ziemską. Zagładę przetrwali nieliczni. Jedną z nich jest dzielna młoda dziewczyna, która miała na tyle dużo szczęścia, iż jej rodzinna farma znajdowała się w dolinie, która cudem uniknęła skażenia. Osamotniona, mając jedynie psa za towarzysza, organizuje szybkie rajdy do pobliskiej miejscowości po bezcenne zapasy. W trakcie jednego z takich rajdów napotyka innego ocalałego, pierwszego żywego człowieka, jakiego widziała od bardzo długiego czasu. Oboje szybko znajdują wspólny język i gdy zdaje się, że wszystko wiedzie do spokojnego wspólnego życia, na farmie nagle pojawia się ten trzeci. Tajemniczy nowy szybko zyskuje sobie sympatię dziewczyny i między mężczyznami zaczyna się coraz bardziej niebezpieczna rywalizacja. Prosta fabuła w istocie skrywa całkiem interesujące tło psychologiczne. Relacje między bohaterami są interesujące, a sam obraz mimo wszystko dosyć niejednoznaczny. W sieci znaleźć można dosyć ciekawe analizy filmu, odwołujące się między innymi do Biblii. Ile jest w nich prawdy, wie pewnie tylko twórca scenariusza. Obraz reprezentuje psychologiczne science fiction, jego głównym atutem nie są efekty specjalne, których w filmie praktycznie nie ma, czy wartka akcja, gdyż film ma bardzo spokojne tempo narracji, lecz doskonałe aktorstwo. Może nie oscarowe, ale niewątpliwie z bardzo wysokiej półki. Mimo swojej kameralności film został doceniony przez krytyków. Może i ty go docenisz. To już ostatnie dni. Para zakochanych zostaje nagle rozdzielona, gdy tajemniczy wirus, który w krótkim czasie ogarnia cały świat, uniemożliwia ludziom opuszczenie budynków. Mężczyzna jednak nie poddaje się i stara się dotrzeć do swojej drugiej połówki, stosując wszystkie możliwe sposoby, w tym podróż przez kanały pod miastem oraz tunele metra. I ten w sumie krótki opis wystarczy, by zrozumieć, czym film jest. Nie jest to obraz wyjątkowy, jednak z bardzo interesującą fabułą. Można też pewnie całkiem słusznie doszukiwać się tu odniesień do agorafobii jako postępującej choroby cywilizacyjnej, toczącej ludzkość, która większość czasu spędza zamknięta w czterech ścianach biurowców, w zaciszu domowym bądź w opasłych centrach handlowych. Nie jest to ani niezwykle widowiskowe kino katastroficzne, thriller, ani kino akcji. Bliżej mu do przygodowego kina science fiction z nieco dojrzalszymi akcentami. Dzięki intrygującemu klimatowi i oryginalnemu pomysłowi na scenariusz, obraz stanowi dobry przykład na to, że niskobudżetowe kino science fiction o hiszpańskim rodowodzie jak najbardziej ma rację bytu. Dzień. Wojny doprowadzają świat do zagłady. Grupa ocalałych w trakcie pieszej wędrówki postanawia na jakiś czas zatrzymać się w jednym z opuszczonych domów. Nie domyślają się, że dom stanowi pułapkę zastawioną przez inną grupę, dla której ludzkie mięso stanowi jeden ze smaczniejszych przysmaków. Bohaterowie postanawiają wykorzystać dom jako fortecę i walczyć z przeważającymi siłami wroga, wierząc, że jakimś cudem uda im się ujść z życiem. Film jest dynamiczny i brutalny, a momentami wręcz przerażający. Szybka akcja towarzyszy nam przez większą część seansu, a dołująca aura dopełnia obrazu. Na plus należy zaliczyć ciekawą interpretację schematu, który został już wielokrotnie wykorzystany m.in. w filmie Atak na posterunek czy Świt żywych trupów. Obraz nie ma wielu przestojów, dzięki czemu praktycznie nie ma możliwości, by nużył widza, a ma kilka momentów, które powinny go wręcz solidnie zaskoczyć. Nie wszystko jest bowiem tak proste, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Film to kolejny przykład niskobudżetowego, solidnego kina science fiction w postapokaliptycznym świecie. Przekonujące aktorstwo i świetnie rozpisane postaci potrafią zainteresować widza losami bohaterów, a ich przeciwnicy nie są wcale jednowymiarowi. Ta propozycja to coś, co na pewno spodoba się miłośnikom twardego i mocnego kina science fiction, gdzie raczej trudno szukać sentymentów. Zagłada.
W Los Angeles wybuchają tak zwane brudne bomby ze śmiertelnym wirusem. Brat, postępując zgodnie z instrukcją podaną w wiadomościach, zabezpiecza dom, jednocześnie wyczekując wieści od żony, która w tym czasie była w centrum. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jak ciężkie decyzje będzie musiał podjąć. Jest to bodaj najbardziej kameralny film w zestawieniu i na pewno najstarszy, bo ma 10 lat. Sposób prowadzenia historii pozwala widzom poczuć się, jakby sami znaleźli się w tej sytuacji. Dezinformacja, poczucie wielkiej tragedii, która dzieje się tuż za progiem naszych drzwi i jednocześnie dojmująca bezsilność potrafi przytłoczyć i ścisnąć za gardło. Całkiem prosty scenariusz nie sili się na tworzenie nierealnych wydarzeń. Historia pojedynczego bohatera w pełni wystarcza, by pokazać tragizm sytuacji, w której w dobie terroryzmu mógłby znaleźć się każdy z nas. Obraz został doceniony przez krytyków, m.in. za bardzo dobre zdjęcia. Nie jest to jednak kino dla każdego. Film ma powolne tempo, które przypadnie do gustu muśnikom suspensu i nieco bardziej realistycznego science fiction, bez fajerwerków i naciąganych scen akcji. Pozostali mogą czuć się nieco znudzeni. No cóż, no nie można zadowolić każdego. Faza 7. W Argentynie pojawia się śmiertelny wirus. Władze nie potrafią sobie z nim poradzić, zarządzają kwarantannę we wszystkich budynkach, w tym także w budynku, gdzie niedawno wprowadził się Coco wraz ze swoją ciężarną żoną Pipi. Wobec zaistniałej sytuacji stosunki między sąsiadami ulegają zaostrzeniu. Wkrótce na skutek zmniejszających się zapasów nieśmiałe podchody przeistaczają się w regularną wojnę, a osoby, których nikt by nie podejrzewał o agresywne zachowanie, pokazują swoją mroczną stronę. Nieco surrealistyczny, można wręcz rzec, że karykaturalny film to solidne dzieło traktujące oklepane już schematy jako przestrzeń do ciekawych eksperymentów narracyjnych. Zwroty akcji w filmie są niezwykle pokręcone i oryginalne. Gdybym miał porównać do czegoś ten obraz, byłoby to połączenie To nie jest kraj dla starych ludzi z REK, a to wszystko z nieco tarantinowskim, humorystycznym stylem prowadzenia narracji. Atmosfera napięcia miesza się tu z niedowierzaniem, dzięki czemu obraz przypomina momentami nierzeczywisty koszmar senny. Film, mimo że ostatecznie trudno nazwać wybitnym, jest jednak obrazem godnym polecenia na nudny wieczór. Ma bowiem całkiem spore szanse na to, by zapaść w pamięć jako bardzo groteskowa satyra na temat filmów katastroficznych. I to by było na tyle. Zestawienie jest oczywiście subiektywne. Jeżeli uważasz, że jakieś filmy pominęłem, a powinny się one znaleźć, śmiało pisz w komentarzach. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zarzuć lajka i zasubskrybuj mój kanał. To pomoże w jego rozwoju, a Ciebie nic nie kosztuje. Dzięki i trzymaj się.